Witajcie, z tej strony Konrad Extreme Hardware. Miło Was widzieć, że tak to określę, z tej strony kamery. Dawno takich materiałów nie wrzucaliśmy, natomiast było to spowodowane tym, że cały czas w naszym warsztacie coś się dzieje, cały czas pracujemy nad jakimiś konfigami. Dodatkowo mieliśmy dużo spraw osobistych do poogarniania, dlatego też nie pojawiały się żadne materiały od blisko dwóch miesięcy. No ale w końcu poogarnialiśmy, że tak to określę, to co trzeba było, i wracamy w nowej formie, a w zasadzie troszkę odtwierzonej i będę chciał wam dostarczyć materiały tego typu. Czego możecie się spodziewać na naszym kanale recenzji sprzętów topowych. Chcę do tego tematu wrócić. Możecie się spodziewać materiałów odnośnie z 690 EVGA Classified, z 690 EVGA Darking Pin, z 690 oraz z 790 Maximus 14/15 Extreme, oczywiście i 91390K, RTX 4090 i tak dalej i tak dalej. Dzień bądź dwa dni po tym, kiedy obejrzycie ten materiał, możecie zobaczyć również test i 9 k versus R7 x 3D oraz i 9 k w wariancie DDR4, porównanie procesorów, które już jakieś 3, 3 miesiące temu by się na kanale pojawiło, natomiast no nie było na no to po prostu czasu. I teraz ważna informacja. Dużo osób mówi mi, że z opóźnieniem wrzucam testy procesorów, nie ma to znaczenia, dlatego że nigdy nie będę wrzucać testów procków tuż po premierze albo na premierę, bo jest dużo problemów z biosami, dużo problemów z regulacjami. Ja najpierw muszę zawsze poznać każdą platformę, żeby dostarczyć Wam jak najlepszej jakości materiały, a uważam, że na premiere, czy tuż po premierze. Jest to niemożliwe, dlatego że jest zbyt dużo zmiennych, te protki latają zupełnie inaczej. Po czasie trzeba najpierw się z tym zapoznać, zweryfikować bardzo konkretnie wady, zalety. Więc ja mam takie podejście, że wiele platform, wiele sztuk procesorów płyt głównych na danym chipsacie w danej rodzinie komponentowej, muszę najpierw zbadać, żeby po prostu wiedzieć, czym się to je. No i taka jest idea Extreme Hardware, jak chcesz robić to konkretnie. Także będzie się działo, również będziemy pokazywać Wam zaległe konfigi, które zbudowaliśmy, a które jeżeli chodzi o materiał, worklogi są cały czas w montażu i cyklicznie będziemy je wrzucać. Na dniach tak naprawdę pojawi się zaległy materiał z Dark Knightem, no, i lecimy z kolejnymi konfigami. W planach mamy również powrót do podcastów. Najbliższy podcast to będzie moja rozmowa z Agnieszką, z którą prowadzę Extreme Hardware, i tam dowiecie się, jak zamówić u nas komputer. Ile jest różnych informacji nam potrzebnych, żeby uczyć machinę na miarę? Bo dla każdego widza sprzęt jest w pełni zindywidualizowany pod względem i komponentów, i wyglądu, i kolorów, i patentów modyfikacyjnych itd., itd., ale o tym w zupełnie oddzielnym materiale. Naprawdę dowiecie się ciekawych informacji, także jest na co czekać. Również chcemy wprowadzić live. Y. Brakowało tego na naszym kanale. I tutaj pytanie do Was. Na jaki temat chcielibyście w najbliższym czasie. Uczestniczyć w live'ie? Jak to w ogóle widzicie? Zostawcie informacje w komentarzu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I no, chcemy tak naprawdę rozwijać kanał, bo jakby nie patrzeć, ostatnio mało się działo w kontekście wrzucania materiałów, a potencjał jest tak ogromny, że szkoda z tego nie skorzystać. A skoro już ogranaliśmy się z różnymi tam sprawami osobistymi, mamy więcej czasu na nagrywki, no to w miarę możliwości będziemy tych nagrywek jak najwięcej dostarczać. Przy czym też nie nastawiajcie się na nie wiadomo jaki wysyp materiałów, bo na to wszystko potrzeba czasu, a głównie ten czas zabiera nam po prostu budowa machin, gdzie to, to jest naprawdę masa roboty, masa zaangażowania. Masa serca, a poza tym, oczywiście regulacje, testowanie itd., itd., dla nas priorytetem jest dostarczanie jak najlepszych machin ludziom, którzy je u nas zamawiają. Natomiast też chciałbym wrócić do dostarczania Wam jak najlepszej jakości materiałów odnośnie sprzętu, także recenzje, testy. Dzięki w ogóle, że jesteście z nami i dzięki za cierpliwość, bo wiadomo, że te materiały pojawiają się rzadko ale postaramy się zrobić tak, żeby było to w ciekawszej formie, częściej. Od pewnych rzeczy oczywiście nie odejdziemy, bo byłoby to niezgodne z naszą ideą i wizją, ale już na dniach zobaczycie opóźniony, bo opóźniony teścik 11900K vs versus 58003D vs 12900K w grach, a później oczywiście materiały z 13900K. Także lepiej późno niż wcale. Ale będzie się działo. Materiał około 40 minut dla szaleńców, którzy lubią widzieć frame time, wszystko na ekranie i tak dalej. Wiem, że większość nurtów, można powiedzieć, teraz YouTube'owych jest taka, że materiał powinien trwać 6, 8, 15 minut, bo ludziom się go nie chce oglądać, ale ja mam tu gdzieś. Mnie interesuje to, co dostarczam wam, bo jesteście bardzo niszową grupą odbiorców i. Nigdy nie będziemy szli na masówkę i nie będziemy szli pod to, co najlepiej się klika, bo mamy to, ładnie mówiąc, w dupie. Interesuje nas to, żeby cały czas tworzyć to dla pasjonatów z pasją i dla ludzi, którzy po prostu interesują się tematem bardzo konkretnego zaglądania, przyglądania się aspektom sprzętowym. Ok, dobra. Wracam na Atlantydę, że tak to określę dzisiaj w klimacie atlantydowym. Montuję materialik i do zobaczenia na dniach. Cześć. Dobre, nie ważne.